Witam Państwa w kolejnym odcinku komentarza politycznego na kanale metapolityka.pl. Jednocześnie zapraszam do wsparcia zrzutki, dzięki której zakupimy coraz to lepszy sprzęt, aby nagrywać lepsze materiały. Na naszym kanale zobaczycie Państwo komentarze polityczne, różne wywiady, czy materiały wszelakie, różne historyczne. Zapraszam. Ósmym i przedostatnim punktem naszego programu to mieszkania tańsze o 30%. Proszę Państwa, dotychczasowa polityka mieszkaniowa w Polsce przyniosła szereg negatywnych skutków. To musimy sobie powiedzieć. Deficyt mieszkań według różnych źródeł wynosi od 600 tysięcy do nawet 4 milionów. W Polsce aż 36,9% ludności mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Problem dotyczy w szczególności młodych Polaków, pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, aż od 36 do 40% z nich, pomimo możliwości podjęcia pracy, wciąż mieszka z rodzicami. Określani są mianem gniazdowników. Główną przyczyną jest niski dochód 60% gniazdowników nie ma żadnego dochodu lub zarabia mniej niż pensja minimalna. Na jednego Polaka przypada średnio 29 metrów kwadratowych, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to od 40 do 45 metrów kwadratowych. W Austrii przypada około 50 metrów kwadratowych na osobę, a w Danii i Luksemburgu nawet ponad 60 metrów kwadratowych. I dlaczego tak naprawdę mieszkania w Polsce są takie drogie? Niska podaż, brak gruntów czy po prostu biurokracja? Inflacja, podwyżki stóp procentowych, wyższe podatki i rosnące koszty inwestycji spowodowały drastyczny spadek realizacji inwestycji mieszkaniowych. Wydane pozwolenia na budowę oraz rozpoczęte inwestycje zmniejszyły się o około 30% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niska podaż mieszkań wynika z mało efektywnej administracji, co skutkuje wysokimi marżami dla deweloperów. W 2021 roku średnia marża brutto ze sprzedaży dla deweloperów wyniosła 27,7%, a liderzy osiągali marże przekraczające 30%. Wzrost marsz jest związany z podwyżkami cen mieszkań wywołanymi niską podażą, ale również z tym, że proces inwestycyjny zamiast trwać 2 lata trwa średnio około 5 lat z powodu opieszałości urzędników. Polak musi długo pracować na własne mieszkanie. W Polsce na zakup 70-metrowego mieszkania średnio potrzeba od 7 do 8 rocznych pensji brutto. Podczas gdy w innych krajach europejskich, m.in. Danii, Portugalii, Belgii i Norwegii, wystarczy od 4 do 6 rocznych pensji, a w wyróżniającej się na tym tle Irlandii na zakup przeciętnego mieszkania potrzeba tylko 3,1-krotności średniego rocznego wynagrodzenia. Nadmiar regulacji skutkuje między innymi brakiem gruntów pod inwestycje, ograniczona liczba dosemnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz duży odsetek nieruchomości rolnych w granicach administracyjnych miast przyczyniają się do wysokich cen mieszkań. Cena, za którą deweloper nabywa grunt, stanowi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent końcowej ceny mieszkań. Długotrwały proces uzyskiwania pozwoleń na budowę, a w szczególności decyzji środowiskowych, a także zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opóźniają inwestycje mieszkaniowe, a to przekłada się na ceny. Bardzo trudne jest na przykład odrolnienie terenów pod przyszłe budowy, a warto wiedzieć, że obecnie grunty formalnie rolne stanowią prawie 1 czwartą obszaru Warszawy, 1 trzecią Poznania i Gdańska i niemal połowę powierzchni Krakowa. Kredyty hipoteczne w Polsce są jednymi z najdroższych w Unii Europejskiej. Polacy płacą ponad pięciokrotnie więcej za kredyt hipoteczny niż Francuzi i prawie trzy razy więcej niż Niemcy. Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego, yy, hipotecznego w Polsce wynosi 9,07%, podczas gdy we Francji to 1,7%, w Hiszpanii 2,22%. A we Włoszech 2,26%. Wysokie koszty kredytów spowodowane obecnie inflacją uniemożliwiają wielu Polakom nabywanie domów i mieszkań. Poprzednie rządy nie radziły sobie z kryzysem na rynku mieszkaniowym, skupiając się na błędnym założeniu stymulowania popytu zamiast podaży. W ramach programu Rodzina na swoim 2007-2013 za kwotę około 8 miliardów złotych. Udzielono 181,5 tysiąca preferencyjnych kredytów. Większość z nich, około 55%, dotyczyła nieruchomości na rynku wtórnym, co nie przyczyniło się istotnie do budowania nowych mieszkań. Kolejny program, mieszkanie dla młodych 2014-2018, oferował procentowe dopłaty do kredytów w zależności od liczby dzieci. Początkowo skupiał się na rynku pierwotnym, co w wielu wypadkach wykluczało osoby mieszkające w mniejszych miastach. Wiele osób zauważało, że ten program przede wszystkim wspierał akcję kredytową banków, utrzymując sztuczne stawki na lokalnych rynkach. Programy te nie rozwiązały systemowo problemów na rynku mieszkaniowym, a niektóre nawet pogłębiały. Wielu beneficjentów skorzystało z programów, pomimo że posiadali zdolność kredytową bez wsparcia z programów rządowych. Zaskakujące jest także to, że ponad 70% pomocy trafiło do osób bezdzietnych, mimo że miało to być wsparcie dla rodzin. Łączny koszt obu programów szacuje się na około 11 miliardów złotych, co oznacza, że kosztowały każdego podatnika co najmniej 200 złotych. Następnie rząd PiS-Sufpol wprowadził program Mieszkanie Plus, mający na celu budowę 100 tysięcy mieszkań do końca 2019 roku. Program okazał się całkowitą porażką. Do tej pory oddano do użytku tylko nieco ponad 19 tysięcy mieszkań, z czego rządowy PFR wy, wybudował tylko 3,5 tysiąca mieszkań. Program ten dodatkowo negatywnie wpłynął na inwestycje deweloperskie, blokując atrakcyjne tereny, na których rząd ostatecznie nic nie wybudował. Fiaskiem były również programy budowy przez państwo tzw. tanich mieszkań na wynajem. Istotną przyczyną takiej sytuacji jest oczywisty fakt, że w polskiej kulturze bardzo wyraźnie preferowane jest posiadanie mieszkań na własność. Ponad 84% Polaków mieszka w domach lub mieszkaniach własnościowych. W krajach Europy Zachodniej wynajem jest popularniejszy: 48,5% Niemców, 44,6% Austriaków. 39,5% Duńczyków i 35,9% Szwedów wynajmuje mieszkania. Nawet program budowy mieszkań czynszowych w Polsce zakładał możliwość przejścia na własność wynajmowanych mieszkań. Do życiowych aspiracji Polaków w każdym wieku należy posiadanie na własność swojej nieruchomości, i kosztowne programy budowania mieszkań na wynajem tego nie zmienią. W grudniu 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład. To strategiczny program, którego celem jest osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o 55% w stosunku do poziomu z 1990 roku oraz całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pomimo początkowych zapowiedzi, weta ostatecznie rząd Mateusza Morawieckiego w imieniu Polski zgodził się na te bardzo rygorystyczne cele. Klimatyczne. Już w Europejskim Zielonym Ładzie Komisja Europejska wskazała, że budynki odpowiadają za 40% zużycia energii i zapowiedziała działania w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności nowych budynków. W celu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji legislacyjnych Fit for 55. Jednym z kluczowych dla budownictwa elementów pakietu Fit for 55 jest nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD. Zgodnie z projektowanymi przepisami od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą, będą budowane jako bezemisyjne, a już od 2030 roku będą musiały rozpocząć się obowiązkowe remonty klimatyczne 15% budynków. Budynek bezemisyjny w unijnym rozumieniu to taki, który bardzo niska ilość nadal wymaganej energii pochodzi w pełni ze źródeł odnawialnych. Już od wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę EPBD zakazane będzie stosowanie pieców na paliwa kopalne, m.in. węgiel i gaz ziemny. A do 2035 roku lub za zgodą KE do 2040 roku ma nastąpić wycofanie wszystkich kotłów na paliwa kopalne. Do 2050 roku Wszystkie budynki będą musiały być bezemisyjne. Należy podkreślić, że dyrektywa EPBD nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia sankcji karnych i administracyjnych, których celem będzie zmuszenie do dostosowania budynków do zeroemisyjności, wymiany pieców, a także wyrobienia i aktualizowania paszportu energetycznego budynku. W ramach pakietu Fit for 55 Unia Europejska zaproponowała również rozszerzenie kontrowersyjnego i bardzo kosztownego systemu handlu emisjami ETS również na mieszkalnictwo tzw. Tak ETS-2. Oznacza to, że w praktyce już od 1 stycznia 2027 roku Polacy ogrzewający domy i mieszkania kotłami na węgiel, gaz ziemny czy drewno zapłacą podatek klimatyczny przewidywanej w wysokości 45 euro za jedną tonę CO2. Dla przykładu ogrzewając dom węglem przy użyciu 3 ton węgla na sezon grzewczy podatek wyniesie więc około między 1200 a 1300 zł. Mając na uwadze dane GUS dotyczące struktury zużycia energii, nowy unijny podatek płacić będzie aż 2 trzecie gospodarstw domowych. Na deficyt mieszkań wpływa nadmierna regulacja ochrony praw lokatorów, co zaburza równowagę umów najmu. Właściciele mieszkań obawiają się długotrwałych zaległości w płaceniu czynszu, dewastacji mieszkań i zmian prawnych oraz podatkowych. Nadmierna ochrona lokatorów powoduje, że wynajmujący unikają zawierania umów z osobami chronionymi prawnie. Odzyskiwanie należności oraz lokalu trwa latami z uwagi na nieefektywne procedury i nadmierną ochronę nieetycznych lokatorów w przepisach prawa. Często egzekucja należnego zaległego czynszu, czynszu jest bezskuteczna. Nadmierna ochrona lokatorów powoduje, że wynajmujący unikają wynajmowania mieszkań młodym rodzicom, samotnym matkom i osobom niepełnosprawnym, a w niektórych wypadkach wręcz w ogóle rezygnują z wynajmowania mieszkań i trzymają je puste jako lokatę kapitału. Ustawa o ochronie praw lokatorów staje się przez to problemem dla uczciwych najemców, gdyż zmniejsza liczbę dostępnych mieszkań na rynku najmu. I co w takim przypadku proponuje Konfederacja? Propozycja reformy mieszkanie dla każdego. Rozwiązania problemów w rynku nieruchomości trzeba szukać po stronie podażowej, a nie popytowej. Program Konfederacji koncentruje się na obniżeniu kosztów budowy i cen zakupu domów i mieszkań. Tylko takie podejście zachęci deweloperów i inwestorów indywidualnych do budowania większej liczby nieruchomości, a także przyniesie skutek w postaci dostosowania cen domów i mieszkań do poziomu zamożności społeczeństwa. Dziś te koszty są sztucznie zawyżone, między innymi nadmiernymi klimatycznymi regulacjami zmuszającymi inwestorów do droższego budownictwa, które nie wpływa realnie na jakość mieszkań, a stanowi barierę finansową. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak dużą część cen mieszkań i domów stanowią koszty wygenerowane przez administracyjny przymus i wprowadzone rok w rok nowe regulacje. Według szacunków Ekspertów wymogi techniczne i biurokratyczne wprowadzone w budownictwie tylko w okresie 2014-2021 spowodowały wzrost kosztów budowy mieszkań aż o 30%. Duża część tych nowych obowiązków nie ma żadnego przełożenia na faktyczny komfort życia w nieruchomości. Nawet jeśli pseudoekologiczne wymogi budowlane przyczyniają się do obniżenia rachunków za ogrzewanie czy prąd, to oszczędności te są tak niewielkie, a nakłady tak duże, że osiągnięcie zwrotu z tej przymusowej inwestycji trwa kilkadziesiąt lat. Co oznacza, że nabywcy mieszkań w większości wypadków nigdy by się na taką inwestycję nie zdecydowali z własnej woli, gdyby tylko mieli w tej sprawie jakikolwiek wybór. Konfederacja proponuje radykalną i wieloaspektową deregulację w budownictwie. Wśród naszych propozycji są rozwiązania, które spowodują uwolnienie nowych gruntów pod inwestycje, obniżenie kosztów materiałów i pracy, poluzowanie bezsensownych, dyktowanych ideologią klimatyczną wymogów technicznych, a także odbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego. Wprowadzenie tych rozwiązań to gwarancja, że możliwe będzie wybudowanie nowego domu jednorodzinnego lub bloku mieszkalnego o 30% taniej. Dodatkową ulgą dla nabywców mieszkań będzie podatkowa ulga kredytowa przewidziana w projekcie nowej ustawy PIT. Jakie też tutaj dokładnie proponujemy zmiany? Zwiększenie podaży gruntów inwestycyjnych. To wpłynie na obniżenie kosztów o co najmniej 6%. Między innymi uwolnienie obrotu nieruchomościami rolnymi położonymi w miastach, tak aby właściciel ziemi rolnej na terenie miasta mógł sprzedać tę nieruchomość, między innymi pod inwestycje mieszkaniowe. Likwidacja przepisów określających obowiązek uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego w mieście z produkcji rolnej, czyli złożenie wniosku o otrzymanie warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę będzie z mocy prawa zmieniać przeznaczenie gruntu. W przypadku gruntów rolnych w miastach, dla których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazano przeznaczenie rolnicze, zobowiązanie gminy do aktualizacji planów do 31 grudnia 2024 roku. Likwidacja opłat za wyłączenie gruntu rolnego w mieście z produkcji rolnej. Nawet 874 350 zł za hektar. Większy udział w dochodach budżetu państwa SPIT dla samorządów, które w większym stopniu pokryte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających przekształcenie gruntów o przeznaczeniu handlowym i usługowym w grunty pod zabudowę mieszkaniową. Program zachęt dla samorządów do korzystania z ustawy Lokal za Grunt, co spowoduje uwolnienie nieruchomości. Należących do samorządów, z równoczesnym zwiększeniem zasobu lokali komunalnych. Zwiększenie podaży gruntów inwestycyjnych w miastach, poza obniżeniem kosztów mieszkań, spowoduje również pozytywne zmiany o charakterze niefinansowym, ograniczającym zjawiska określane jako patodeweloperka, a będące wynikiem optymalizacji kosztów w związku z niską dostępnością gruntów. Czyli zwiększenie powierzchni placów zabaw i terenów rekreacyjnych na osiedlach mieszkaniowych, zwiększenie odległości pomiędzy budynkami, koncentrowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miast, co pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku rozlewania się miast. Dotychczas, uwagi na brak dostępności gruntów pod inwestycje budowlane w dużych miastach, część deweloperów prowadziło do oferty mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, budowane poza obszary miast, gdzie deweloperom udawało się nabywać taniej grunty. Następną rzeczą, co obniży ceny mieszkań o co najmniej 6%, to obniżenie cen materiałów oraz kosztów pracy. Odrzucenie nielegalnego, sprzecznego z traktatami systemu ETS i ETS-2, certyfikatów na emisję CO2, zmiana spowoduje znaczące obniżenie cen materiałów pochodzących z branży cementowej, ponieważ aż 50% kosztów produkcji cementu to koszty energii, których wzrost jest w dużej mierze wynikiem unijnej polityki klimatycznej, w tym. Obowiązywania systemu ETS. Odrzucenie nielegalnego sprzeczn sprzecznego z traktatami cła węglowego CBAM. Zmiana spowoduje zatrzymanie rekordowego wzrostu cen cementu, żelaza i stali pochodzących z importu spoza UE. Dla przykładu, wprowadzenie CBAM wpłynie na wzrost cen aż 20-30% stali na rynku polskim pochodzącej z importu spoza UE. Obniżenie kosztów pracy, kosztów produkcji i kosztów prowadzenia przedsiębiorstw przez wprowadzenie ustaw konfederacji, o których była mowa w rozdziale proste, proste i niskie podatki. Następną rzeczą, co obniży mieszkania o co najmniej 9% to poluzowanie rygorystycznych warunków technicznych w zakresie zapotrzebowania na energię. Liberalizacja przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków poprzez podniesienie maksymalnej wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia do poziomów obowiązujących w 2014 roku i większych, co zapewni inwestorom większą swobodę przy doborze projektu oraz planowaniu kosztów budowy. Przykładowe skutki zmiany: brak obowiązku montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Rekuperacja oszczędność około 35 tysięcy złotych, swoboda inwestora w wyborze źródła energii dopuszczająca również stosowanie kotłów na paliwa kopalne, oszczędność od około 10 000 do 50 tysięcy złotych. Następny punkt, co obniży mieszkania o co najmniej 7%, to zwiększenie swobody inwestora w zakresie doboru izolacji cieplnej. Liberalizacja przepisów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, w zakresie izolacji cieplnej poprzez podniesienie maksymalnych wartości wskaźnika, współczynnika przenikania ciepła uce ścian, dachów, stropów i stropodachów, okien i drzwi do poziomów obowiązujących w 2014 roku i większych, co zapewni inwestorom większą swobodę przy doborze projektu oraz planowaniu kosztów budowy. Przykładowe skutki zmiany. Wyższy współczynnik UC przenikania ciepła dla okien, pozwalający na wybór pomiędzy oknami dwuszybowymi a trójszybowymi, oszczędność około 10 000 zł. Wyższy współczynnik UC dla ścian, pozwalający na zmniejszenie grubości styropianu wełny mineralnej dla ścian zewnętrznych, podłóg i stropów przy niewielkiej utracie ciepła, oszczędność 20 tysięcy zł. Likwidacja obowiązku ocieplania ścian wewnętrznych pomiędzy lokalem a ogrzewaną klatką schodową to oszczędność około 1000 zł. Następny punkt, który zmniejszy ceny mieszkań o co najmniej 2%, to odbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego. Brak wymogu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenie kompetencji organizacji ekologicznych do blokowania inwestycji mieszkaniowych. Doprecyzowanie wskaźnika intensywności zabudowy w celu jednoznacznego wskazania, że nie obejmuje kondygnacji podziemnych balkonów, tarasów i logi. Urealnienie stawki składki na deweloperski fundusz gwarancyjny, który, e, którą obciążeni są ostatecznie nabywcy lokali na rynku pierwotnym. Czyli w, podsumowując, jakie są jeszcze koszta na przykład dzisiejszego mieszkania. Czyli koszt budowy domu 100 m kwadratowych pod miastem jest to obecnie około 500 tysięcy złotych. Po reformie konfederacji wybudowanie takiego domu będzie kosztować 350 tysięcy złotych. A jeżeli chcemy na przykład zakupić mieszkanie 60 m kwadratowych w mieście wojewódzkim, obecnie jest to około 600 tysięcy złotych. Po reformie konfederacji będzie wynosiło 420 tysięcy złotych. あっ